Mamy już dla Państwa oczywiście składy zespołów. Łukasz Dejewski z numerem 4, Ernest Patryk z 5, Paweł Polikowski z 7, Kamil Ciesielski 8, Krzysztof Zaborowski 10, Rafał Dietman 12, Paweł Piotrowski 17, Dawid Bocian 20, no ale my mamy pierwszą bramkę dla Chełmży Futsal Team. Pierwszą bramkę zdobył Rafał Dietman. W bramce ekipy z Chełmży oczywiście Szymon Ciesielski. No i już szybciutka odpowiedź. Bramka z drugiej strony boiska dla drużyny Unisław Friends. Strzelcem Piotr Maksymiak. Dosłownie chwilę tylko trwało to prowadzenie, a ta bramka naprawdę niezwykle ładna. Proszę to jeszcze raz zobaczyć. Mocno huknął Piotr Maksymiak. No i on wyprowadza swój zespół ponownie na remis po tych kilku sekundach, dosłownie kilku sekundach od momentu, kiedy to drużyna z Chełmży straciła tą bramkę. Dzisiaj mamy przygotowane dla Państwa jeszcze cztery spotkania od godziny 16:20 właśnie dzięki temu, że mecz TB Projekt z LB został zweryfikowany jako walkover. Transmitujemy mecz Chełmży Futsal Team Unisław Friends, 17:10 Ekopol Pruszcz Huragan Trzepczy, no i potem trzy mecze pierwszej ligi WSD Twoja Szkoła bez Skoda Auto Grudziące, Rafnik Stalwit, Siecie, Kokostudio.pl, Eurodrup Toruń, SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. A w dniu jutrzejszym, godzina 14:30, Ultimate Team Bydgoszcz, Kappa Team, pojedynek bydgoski. W drugiej lidze Gresta Wojownik Wapcz, Akropol Oaza Smaku, Kokostudio.pl, Grudziądz Team, bez Skoda Auto Grudziądz, SPX, FT, MDD, Bydgoszcz i Rafnik Stalwit Świecie kontra WSD, Twoja Szkoła Grudziądz. Przypomnijmy, że kolejna faza rozgrywek już tuż po świętach. Na pewno pojawimy się w piątek na pojedynkach Unisław Team, Grudziądz Team i Unisław Friends TB Projekt. To w piątek, zaraz po świętach, 27. No i później w sobotę. Pięć spotkań Unisław Team Eurodrup Toruń, LB Unisław Friends, to w ramach drugiej rundy Pucharu Ligi. Zaległe spotkania pierwszoligowe Rafnik Stalwit Świecie, Grudziądz Team, Skoda, Auto Grudziądz, Eurodrup Toruń, no i druga runda Pucharu Ligi, Kokostudio.pl, SPX, FT, MDD, WSG Bydgoszcz. No i na zakończenie w niedzielę tuż przed świętami pojedynki Oazu Smaku z Grestą Akropolu z Kappa Team, WSD Twojej Szkoły z Ultimate Team Bydgoszcz w ramach drugiej rundy Pucharu Ligi oraz Rafnik Stalwit Świecie Unisław Team. Więc za tydzień mamy przygotowane dla Państwa 11 spotkań. Tymczasem okazja Maksymiak. No ale bardzo źle wykończył tą akcję Piotr Maksymiak.
drużyna z Chełmży w dniu dzisiejszym bez najlepszego strzelca tej drużyny, Bartosza Wiśniewskiego, który no, złapał dosyć groźnie wyglądającą kontuzję. Było to naprawdę niezwykle groźne w dniu wczorajszym. Wczoraj Chełmża grała z Ekopolem Pruszcz, wygrana Ekopolu 7-3. No i punkty dla Huragana Trzepcz właśnie za walkover z drużyną LB. Bramki rozpocznie Szymon Cisielski. No i ten strzał bardzo niecelny. Teraz próbują przebijać się zawodnicy z Chełmży. No i jest bramka dla ekipy dowodzonej przez Kamila Ciesielskiego, a strzelcem Dawid Bocian z numerem 20. Druga bramka dla Chełmży Futsal Team. No i Bocian już szybko. Przychodzi do krycia, tak aby nie pozwolić tutaj na za dużo zawodnikom Chełmży, przepraszam, Unisław Friends. Chełmża w tym spotkaniu walczy o swój pierwszy punkt ligowy. A przypomnijmy, że w tym sezonie druga liga podzielona na dwie grupy. Losowanie odbyło się ostatnio, było one oczywiście pokazane. No i szybciutko, jak wyglądają te dwie grupy. Grupa A, Akropol, Gesta, Kappa Team, Oaza Smaku, Ultimate Team, Bydgoszcz, Wojownik, Wapcz. No i grupa B, Huragan Trzepcz, Ekopol, TB Projekt, Chełmża Futsal Team, Unisław Friends i LB. No i drużyna LB już raczej z tymi barażami może się pożegnać. Po tych dwóch walkowerach. Trzeci walkower będzie oczywiście karany usunięciem ze Stalex Ligi. Piłka do
przodu, no i dobrze, przechwycona przez zawodników z Unisławia. Już szybciutko Cisielski teraz przeprasza swoich kolegów za to, jak zagrał. Maksymiak. Schodził z piłką do lewej strony Maksymiak, Łobodziński. Mariusz Malewski, kolejny z tych zawodników, którzy grali w zeszłym sezonie jeszcze w drużynie Unisław Team. Maksymiak, Kowalski, Łobodziński, Malewski. Ta czwórka rok temu gra w drużynie Jerzego Siemienieckiego. Dwanaście i pół minuty pierwszej połowy za nami. Tego długiego weekendu Stalex Ligowego. Przypomnę, 12, a miał być pokazane 12 spotkań. Już wiemy, że jeden mecz się nie odbył. Zobaczymy, być może jutro jeszcze jeden mecz Państwu pokażemy. Okazja, no i Cisielski pokonany. No i to Piotr Maksymiak zdobywa drugą bramkę dla Unisław Friends. Dobra, kontra ekipy z Unisławia, przejęcie piłki, niepilnowany Maksymiak pokonuje Cisielskiego. 2-2. Ale to będzie dopiero początek tych emocji. Jeżeli ten mecz zakończy się podziałem punktów, no to dla drużyny z Chełmży ta sytuacja będzie już niezwykle nieciekawa po wczorajszej porażce. Mogą bardzo szybko zakończyć rozgrywki Stalex Ligi. Zawodnicy, którzy rok temu grali przecież w pierwszej lidze. A ogólnie no, po odpadnięciu w barażach z drużyną Hydrokompletu Grudziądz w tym sezonie, to oczywiście drużyna Grudziądz Team. Drużyna, która występowała, teraz występuje w pierwszej lidze. Dzisiaj niestety ta drużyna nie gra. No ale będzie na pewno ciekawie. Cisielski spokojnie. No i jest wybicie futbolówki na aut. No i kolejna próba. Dobrze, Cisielski.
Ciesielski, który kiedyś grał w drużynie Marwitu Toruń. Właśnie na pozycji bramkarza, no, ostatnio w fazie grupowej zadebiutowała jako gość Julia Ciesielska, więc kolejna osoba z klanu Ciesielskich gra w halowej lidze piłki nożnej. I była to oczywiście druga kobieta po Natalii Sieradzkiej, zawodniczce, która no, rok temu na kilka minut pojawiła się na hali widowiskowo-sportowej w sieciu. W kilku spotkaniach pojawiała się na placu gry. Strzeliła nawet jedną bramkę. No i kolejna próba. Próba niewykorzystana. Ciesielski. On potrafi zagrać kapitalny mecz, no ale potrafi także pokazać się z niedobrej strony, szczególnie w tych spotkaniach, gdzie Ciesielski jest mocno naciskany przez swoich rywali. Sprawia mu to naprawdę wielki problem. Piłka opuściła plac gry. 2 minuty 50 sekund do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Spokojnie, drużyna z Unisławia. Mamy problem z obrazem. Za chwilę ten obraz oczywiście wróci. Przepraszamy Państwa bardzo serdecznie. Już staramy się szybciutko naprawić usterkę. No i wracamy na halę widowiskowo-sportową siecią z obrazem. Już wszystko ok, dalej wynik 2-2. Minuta 20 sekund do końca pierwszej połowy. Czuję, że stać będzie tutaj na jeszcze jeden taki zryw. No ale właśnie taki zryw mieliśmy. No i to chyba Dawid Bocia, no ile dobrze zauważyłem. Tak jest, Dawid Bocian zdobywa trzecią bramkę dla Chełmży Futsal Team. Już okazja z drugiej strony. Krzysztof Poznański, on nie doszedł do tej piłki, ale ta musnęła jeszcze o nogę jednego z zawodników Chełmży Futsal Team i wyszła na rzuty rożne. Michał Kowalski. Przejęcie piłki przez Chełmże, ale tylko na chwilę. 40 sekund, no i dobrze, teraz Ciesielski jeszcze dobitka. Będzie rzuty rożne. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, oczywiście, kto sędziuje to spotkanie, a sędzią tego meczu
jest pan Jakub Szupytowski. Bocian. 20 sekund do końca. Jeszcze kilka sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Dokładnie 10. Teraz Bocian obrócił się z piłką. Jest jeszcze out. Przypomnijmy, że w ostatniej minucie to jest oczywiście ten czas jest zatrzymywany. Jeszcze sekunda, a więc to wybicie zakończy pierwszą połowę tego spotkania, no ale musiał uważać tam Marek Zdrojewski. Za chwilę druga połowa. No i rozpoczynamy drugą połowę spotkania pomiędzy Chełmżą Futsal Team a Unisław Friends.
No i wracamy do naszej transmisji. Chełmża Futsal Team Unisław Friends. W tym momencie 3-2 w czwartej minucie pierwszej połowy tego spotkania. Tej drugiej połowy oczywiście tego spotkania. Trzy do dwóch prowadzi drużyna z Chełmży. Drużyna z Chełmży, która mimo że była naciskana w wielu sytuacjach przez Unisław, no to jednak Szymon Cisielski stawał na wysokości zadania. No i wtedy zawodnicy z Chełmży wychodzili obronną ręką. Teraz no myślałem, że coś stało się Cisielskiemu. Złapał się tam za twarz. No i łapie futbolówkę Cisielski. No i tam ma jakiś problem Szymon Cisielski. Trzyma się za twarz. No i jest potrzebna chwila przerwy dla Szymona Cisielskiego. Coś z okiem. Numer 19 to Dawid Berej. On był tutaj sprawcą tego urazu Szymona Cisielskiego, no ale już Cisielskim wszystko ok. No i rozpoczęli zawodnicy Chełmży Futsal Team tą grę. Chełmża będzie musiała teraz wejść naprawdę na wyżyny swoich możliwości, tak aby tutaj podwyższyć wynik tego spotkania. Ponieważ no jedna bramkowa zaliczka jest tutaj naprawdę niezwykle ryzykowna.
No i drużyna Chełmży Futsal Team zepchnięta teraz do defensywy przez Unisław. Unisław, który walczy tutaj, aby dojść jeszcze tą drużynę swoich sąsiadów tak naprawdę, ponieważ z Chełmży do Unisławie jest naprawdę bliziutko. Dosłownie kilka kilometrów. A przypomnijmy, że większość zawodników ekipy Unisław Friends gra również na trawie. W drużynie Unisławi. Unisławia, Unisław. Klasa okręgowa. Z Chełmży do Unisławia jest dokładnie 16 km, a więc naprawdę niezwykle blisko. Tymczasem o przerwę prosi drużyna Chełmży Futsal Team. Wracamy po przerwie. Dawid Bocian ukarany 2 minutami kary, a więc przez 2 minuty Chełmża Futsal Team w osłabieniu. Jest to wielka szansa dla ekipy. Z Unisławia, aby doprowadzić tutaj do wyrównania. Jeżeli to wyrównanie zawodnicy Unisławia, no jeszcze mają minutę osiągną, no to będzie tutaj ostatnie 9 minut naprawdę interesujące. Ten Chełmża musi się bronić. Unisław atakować. Dziewięć minut do końca, teraz słupek. No i mamy jeszcze wznowienie gry. 10 sekund do końca kary Dawida Bociana, więc już za chwilę drużyna Chełmży w komplecie. Chełmża. No jak będzie w komplecie, no to ten czas naprawdę niezwykle będzie stracony przez drużynę. Unisławia. Szkoda, że nie udało się tutaj zdobyć bramki, no ale będzie tutaj jeszcze na pewno interesująco. Obydwie drużyny mają o co grać, tak? Mają
możliwości. No i teraz te możliwości trzeba naprawdę niezwykle wykorzystać. Minut 20 sekund drugiej połowy za nami. No i mamy bramkę. Mamy bramkę dla drużyny z Unisławia. 3-3. Dawid Łowodziński, numer 15, strzelcem tej trzeciej bramki. No i jeżeli Unisław strzeli tutaj jeszcze jedną bramkę, wygra to spotkanie, no to drużyna Chełmży będzie mogła już się powoli żegnać z barażami. Rzut wolny. Ustawił sobie tą piłkę zawodnik Chełmży Futsal Team. Mocny strzał prosto w nogi. Próbują zawodnicy. Ekipy z Unisławia. Jeszcze wyprowadzić tutaj atak, no ale teraz w natarciu Chełmża. Muszą na to uważać również zawodnicy, ponieważ gdy tutaj się otworzą, może tutaj paść bramka. No i teraz bliski pokonania był jeden zawodnik z Unisławia, Szymona Cisielskiego. Kolejna próba zawodników. Z Unisławia. No i jeszcze jeden stały fragment gry. Jeszcze jeden rzut rożny. 5 minut. To już jest naprawdę końcówka spotkania. Teraz doskonała okazja. Położony Cisielski. No i zmarnował tą doskonałą okazję Mariusz Malewski. Cisielski do Dejewskiego, ponownie Kamil Cisielski. Strzał, no ale ten strzał Łukasza Dejewskiego nieprzygotowany. Teraz Paweł Piotrowski był z tyłu, Cisielski. Jest Szymon Cisielski, piłka opuszcza plac gry. Zagrał teraz trochę na czas.
jest to okazja dla... No i dobry ten wślizg. Piłka wybita. Malewski. No i kolejna wyśmienita okazja, ale Mateusz Szatkowski zagrał to naprawdę bardzo źle. A przypomnijmy, że bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania kolejny mecz i będzie to pojedynek Ekopolu z Huraganem Trzepcz. Kolejny mecz grupy B drugiej ligi. Kolejna próba. Sędzia puszcza grę. Puszcza przywilej korzyści. Okazja broni Zdrojewski. No i szybciutko piłka do przodu. Ale nic z tego nie wyszło. Drużyna Unisław Friends ma na swoim koncie 5 przewinień, a więc każdy kolejny faul będzie karany przedłużonym rzutem karnym na 2 minuty przed końcem tego spotkania. Będzie no, skutkował tym, że mogą oni przegrać już to spotkanie. Muszą grać czysto, bez faulu. Łapie futbolówkę Szymon Cisielski. Daleka wrzutka do przodu. No i nic z tego nie wyszło. Teraz dobrze Dawid Breja. Uprzedził tam rywala. Od bramki Zdrojewski. Minuta do końca. Sędzia każe grać dalej. Okazja dla drużyny z Chełmży. Wymija Zdrojewski w ostatniej chwili. No i teraz Malewski. No i dobrze Szymon Cisielski. Jaka decyzja? Faul. Kara 2 minut dla Cisielskiego. Szymon Cisielski być może do końca tego spotkania nie zagra. No i to jest trójką polu z zawodnikiem pola w bramce będzie grała drużyna z Unisławia. Trzeba to wytrzymać. No i teraz wybita futbolówka na rzut rożny. To będzie długie 45 sekund dla Chełmży Futsal Team w tym momencie. Unisław, Maksymiak, Kowalski. Piętką próbowali zawodnicy z Unisławia. Mamy jeszcze rzut rożny. Kowalski łapie futbolówkę, bramkarz, no i wybicie tak na uwolnienie, możemy też powiedzieć, daleko do przodu. 24 sekundy do końca. Jest strata piłki, Cisielski broni Zdrojewski, no i jakiś problem z ręką, broni Zdrojewski. 3 sekundy. Kowalski.
4 sekundy, no i będzie remis. Koniec tego meczu. Helmża Futsal Team Unisław Friends 3-3.